Jutro, zanim Państwo zasiądą przed telewizorami, żeby zobaczyć wiadomości, dokładnie 3 minuty przed ich rozpoczęciem, proszę wyjrzeć przez okno. Właśnie wtedy nadejdzie początek wiosny. Dokładnie o 19:27. I mimo, że w wielu miejscach zobaczą Państwo na ziemi jeszcze śnieg, to w powietrzu będzie już wiosna. Jarosław Kret, zapraszam na prognozę pogody. Jutro popada trochę śnieg, najwięcej na wschodzie, a na zachodzie kraju zaświeci nawet słońce. Wiosna idzie, a śniegu jeszcze leży w kraju sporo. Najwięcej mamy go w górach, tam miejscami na stokach leży go nawet ponad 2 metry. A na nizinach, w pasie od Suwałk przez Płock, Łódź, Pośląsk leży go jeszcze do 30 cm. Na Kielecczyźnie nawet ponad 30 cm. Jedynie na Pomorzu Zachodnim i Wielkopolsce tego śniegu już w ogóle nie ma. I dziś nie padało go zbyt wiele, bo proszę, dziś nad Polską płynęły chmury frontu ze Skandynawii. Nie było ich jednak bardzo dużo i porozrywały się. Jutro ten oto front opuści już nasz kraj. Chmur jednak trochę zostanie, a i będzie wciąż płynąć prosto z Arktyki mroźne powietrze, tutaj ten piękny niebieski pas. Wszystko to jest związane z tym niżem. Stoi sobie on tutaj nad Sankt Petersburgiem i kręci tak masami powietrza, że sprowadza prosto do nas ten arktyczny chłód. Może więc popadać śnieg, ale też i miejscami tego chłodu nie będziemy odczuwać, bo i słońce już dobrze grzeje i będzie wyglądać, o tutaj szczególnie w zachodniej części Polski. Ale w nocy będzie mroźno od minus 9 na Suwalszczyźnie do minus 3 stopni na Wybrzeżu i Podkarpaciu. Popada miejscami śnieg, niewielki. Na zachodzie kraju pogodnie. Jutro przed południem od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk pogodnie. Im dalej na wschód, tym więcej chmur, z których popada śnieg. Po południu drobne opady śniegu mogą się zdarzyć właściwie w całym kraju. Nie powinno padać jedynie na Śląsku i w zachodniej Małopolsce i przewidujemy od minus 2 do 4 stopni. We wtorek i środę podobnie, sporo słońca i słaby śnieg, gdzieniegdzie na wschodzie i północy, jeszcze chłodne noce, najmroźniejsze na Suwalszczyźnie. W czwartek i piątek sporo słońca i od 0 do 5-6 stopni. Koniec tygodnia coraz cieplejszy, a w niedzielę popada pierwszy wiosenny deszcz. I to już wszystko dziś. Do widzenia. Obniżamy ceny. Teraz radykalna obniżka cen. Dzwoń do Polski od zaraz za jedyne 3,9 centa. Wybierz po prostu przed numerem prefiks 01094 i dzwoń tanio do Polski. Oszczędzaj od zaraz. Całe moje życie dzisiejsze, obecne, jest konsekwencją tego, co zrobiłem 22 lata temu. Nie wolno dopuszczać jakichkolwiek prób obarczania Związku Radzieckiego odpowiedzialnością za śmierć polskich oficerów w Lasach Katyńskich. Niniejszy zapis przeznaczony jest wyłącznie do wiadomości cenzorów. Przy ewentualnych wykroczeniach nie wolno się na niego powoływać ani ujawniać jego istnienia. Dopiero kiedy otrzymałem angaż do ręki, w którym podpisałem, że podporządkowuję się przepisom prawa o przestrzeganiu tajemnicy państwowej służbowej. Dopiero wtedy dano mi do ręki tą Biblię. Biblię właśnie cenzorską, Księgę Zapisów i Zaleceń Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie. W pracach naukowych i specjalistycznych, pamiętnikarskich, monograficznych można bez konsultacji zwalniać nazwiska, cytaty, omówienia twórczości i działalności osób z poniższej listy. Nie należy jednak dopuszczać do przeceniania twórczości wyżej wymienionych
bądź przedstawiania ich w zbyt pochlebnym świetle. To był rzeczywiście wstrząs, ponieważ ja się nie spodziewałem. Nagle tam wszystko jak na dłoni widzę, wszystkie te kłamstwa i wszystkie te nieczyste sprawy. I wtedy pamiętam, że czytałem sobie tak, siedziałem przy tym biurku, siedziałem trochę odsunięty, tak trzymałem to. Pomyślałem sobie, czy ja nie mam wypieku przypadkiem, czy przypadkiem nie widać mi tętna, prawda? I wtedy w ciągu mniej więcej tygodnia od tego przeżycia podjąłem moją decyzję. Tomasz Strzyżewski, cenzor. Ryzykując wszystko, wywiózł z Polski jeden z najpilniej strzeżonych dokumentów PRL-u. Dzięki niemu świat dowiedział się o precyzyjnej metodzie manipulowania socjalistyczną rzeczywistością. Wielka ucieczka cenzora. Film Grzegorza Brauna w poniedziałek o 22.30, we wtorek o 4.15. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy rozwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom.